dobry. Jak wygląda praca tutaj u Was? O, ja mam bardzo odpowiedzialną pracę. Muszę zapisać imię i nazwisko i zaznaczyć osobę, która... Szybko, żeby daty chrono nie pokazywać. Tak. I zapisać osobę i zaznaczyć, która przyszła. Na razie jest tłok? Nie, na razie jest luz. Tak, rozdajemy pakiety wszystkim zainteresowanym. Jeszcze mamy kilka miejsc wolnych, także dla wszystkich starczy na pewno. Co jest w takim typowym, podstawowym pakiecie? Możemy go pokazać? Już pokazuję. Bidonik, proszę bardzo, na wodę. Ulotka promocyjna, proszę bardzo. Woda i koszulki, które koleżanki rozdają. Tak, rozdajemy koszulki. Jakie są koszulki? Jakie rozmiary? Emeczka, eleczka, XL-ka i 2XL-ka. A możemy jedną rozpakować? Oczywiście, bardzo proszę, może z tym większy. To te cztery osoby chyba, tak? Tak, tak. Proszę bardzo. Przedstaw, kto jest na koszulce? Witold, Rój, Lelek i Zapora. I Zapora. Tak, czterech dowódców żołnierzy wyklętych. Bardzo dziękuję za przedstawienie. A to co widzę tutaj? A to są statuetki. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce dla naszych zwycięzców. Także też pięknie. Będzie trzech. Trzech. Biegniesz po raz który raz? Po raz... No. Oraz który raz? Trzeci. Brawo. Chyba. Trzeci raz. To teraz przymierzają koszulkę chłopaki. Ciekawe, czy na Jacka będzie pasował. A, i to jest numer Jacka czy twój? To będzie Jacka. Jacka numer 062. Jak wygląda ten sezon 2022? Dopiero rozpoczęty, czy już coś za tobą? Już za mną jest. Ze trzy biegi. Gdzie byłeś? Warszawa, to na Włośb. Na dzieciaków zbierali kurzyna. I dziś na tym biegu tropem wilczym. Jaki masz numer? 030. Zaczęło i jak wygląda ten bieg 10 chyba już w tym roku? To znaczy ogólnie mamy 10 bieg w tym roku tropem wilczym pamięci żołnierzy wyklętych. Natomiast w naszej szkole jest to już czwarta edycja tego biegu. 1963 metry. Oczywiście biorąc pod uwagę ten bieg, to jest rok upamiętniający ostatniego wyklętego, który został pojmany przez siły komunistyczne. No i upamiętniamy po prostu tych wszystkich, którzy oddali życie za to, żebyśmy mogli też pośrednio żyć w wolnej, demokratycznej, niepodległej ojczyźnie. Czy pakietów wystarczy? Bo przed momentem byliśmy w Konstantynowie, tam również bieg tropem wilczym i tam pakietów zabrakło. To znaczy, na ile osób jesteście przygotowani? To znaczy mamy, no biorąc pod uwagę oczywiście sytuację pandemiczną, w jakiej się znajdujemy, to mogliśmy zorganizować bieg dla 100 osób i z tego, co jest mi wiadomo, na pewno pakietów nie zabraknie. Trasa poprowadzona ulicami? Piłsudskiego, Wiejską, Sienkiewicza, Warszawską i wbieg tutaj na nasze boisko szkolne. Bieg popularny jest w Międzyrzecu Podlaskim? To znaczy dość tak. Oczywiście widzimy znowu te same osoby, ale jest też i parę nowych osób, także zachęconych przez, powiedzmy sobie szczerze, inne i to nas bardzo cieszy. Jak wygląda Wasza praca dzisiaj podczas tego 10 już biegu żołnierzy wyklętych, biegu tropem wilczym? Nasza praca jak co roku polega na tym, aby ten bieg wydarzył się pod względem bezpieczeństwa niezakłócony, tak, żeby nikomu nic się nie stało. Jest nas tutaj 10, wspiera nas oczywiście miejscowa jednostka policji. Bierzemy udział w tym wydarzeniu już od samego początku, więc aktywnie włączamy się we wszystkie imprezy tutaj na terenie naszego miasta, a zwłaszcza takie. No właśnie trochę szkoda, że pobiec nie możecie, bo jesteście w pracy w sumie. No, bardzo chcielibyśmy, ale nadrobimy to. Na pewno nadrobimy to przy następnej okazji, bo dbamy również o własną aktywność fizyczną i doceniamy tego typu wydarzenia, a tym bardziej w tak szczytnym celu jak ten tutaj dzisiaj. Chłopaki po biegu?
Dobrze. Rewelacja. Rewelacja? Dobrze. Który raz? Który raz? Trzeci. Drugi. Rewelacja. Jest most. Pozdrawiam Red Lion Club. Dziękuję. Jacek, jak było? Dobrze. Finiszowałem nawet na koniec. Tatę przeskoczyłeś, czy niekoniecznie? Tak. Dzisiaj tak. Gratuluję, chłopaki. Ja bym dał radę, tylko że jest tutaj... Czekałem po mojej gratulacji. Panie Michale, gratulacje. Jak było? Bardzo źle. Bardzo źle? Ciężko. No przestań. To jest efekt siedzenia przed komputerem na zdalnym. Potwierdzamy. 1500 metrów. Gratuluję, panowie. Dziękujemy. Mały dał radę. Chodź. Cześć, jak masz na imię? Szymon. Szymek. I tato? Marcin. A czekamy na kogo? Na mamę Maję. Maję. Tak, zaraz gdzieś tam... Trzymacie kciuki. Koraka dziś pewnie biegnie już z językiem na brodzie, ale... Ale biegnie. To się liczy. Jest! To... Jest! To rzeczywiście prędkość na finiszu nie jest zbyt wielka. Chodź, medal w ręce. Siedziałeś, kolego. No. Miał najłatwiej. Tak. Uśmiech. Czy było ciężko podczas biegu? Było ciężko? Powiedz, tak. Było? Tato za wolno biegł, no nie? Gratulujemy, chłopaki. Jak macie na imię? Szymonek i Piotruś. Szymek, pomachaj do nas. Uśmiech. Gratulujemy ci biegu, dobra robota. I Piotrek. No i chłopaki, gratuluję wam, taty. Dziękujemy.